Witam Państwa w programie Rozmowy ze Świdnicą, a naszym specjalnym gościem jest pani Henryka Krzywonos-Strycharska, słynna motornicza, słynna tramwajarka, matka 12 przysposobionych dzieci, kobieta niezwykle aktywna, która również uaktywniła się na portalach internetowych, na Facebooku między innymi można poczytać pani wpisy. Gości pani teraz w regionie wałbrzyskim, a przeczytałam na pani stronie internetowej motto, które bardzo mnie zainteresowało i myślę, że jest takie istotne: żyj tak, żeby nikt przez ciebie nie płakał. Czy pani zdarza się płakać ostatnio, zwłaszcza od roku, kiedy jest pani osobą znów bardzo publiczną? Proszę panią, oczywiście nie skłamałabym, gdybym powiedziała, że ja nie płaczę. Płaczę, ale płaczę wtedy, kiedy komuś coś się dzieje, kiedy moim dzieciom się działo, kiedy byłam bezradna, bo nie mogłam czegoś załatwić. Jak każdy człowiek jestem czuła na ludzką krzywdę, jak każdy człowiek mam wzloty i upadki i to jest normalne, że człowiek płacze z bezradności, ale płacze też z radości. Często mi się zdarza, że płaczę z radości. Wtedy, kiedy moim dzieciom się układa, wtedy, kiedy słyszę, że się urodził wnuczek czy wnuczka, wtedy zdarza się, że płaczę z radości. Czyli rozumiem, tylko dzieci, a politycy i osoby, dziennikarze również i osoby, które obrażają panią, które mówią przykre słowa publicznie, które podważają pani wiarygodność, zwłaszcza to, co się dzieje przez ten ostatni rok, kiedy znów wyciąga się stare wspomnienia Anny Walentynowicz na przykład, mówiące o tym, że czy IPN to wyciąga, że była pani wręcz łamistrajkiem. Czy pani wtedy płacze, czy to jest tylko złość? Proszę panią, od tego trzeba zacząć, że nic tu nie ma wyciągnięte Anny Walentynowicz, wszystko jest podrabiane. Ja nie czuję się winna, więc się nie bronię, z powodu tego też nie płaczę, bo nie czytam tego, uważam, że to jest idiotstwo. Mam film, który to, co oni pokazali w telewizji, mam film, wypowiedź Ani Walentynowicz, który zaprzecza temu, co oni robią, tylko że ja się nie zamierzam bronić. Dla mnie jest to po prostu głupota, głupota ludzi, głupota pana Centkiewicza, który jest młody, nierozważny i dla mnie nie jest historykiem. Historyk opowiada prawdę, a historyk, który kłamie, jest niewiarygodny dla mnie i, no, i uważam go jako gówniarza, bo nie jest poważnym człowiekiem. Tyle. Ale jak się pani z tym czuje, że z jednej strony jest pani gloryfikowana, pokazywana jako postać wręcz spiżowa, a z drugiej strony mówi się, że nie, to tak nie było. Ona tutaj się w ogóle pakuje z jakąś historią zmyśloną. Jak pani sobie z tym radzi? Właśnie proszę z takimi panią, skrajnymi opiniami. Ja pani powiedziałam, że ja się w ogóle tym nie przejmuję. Zupełnie nic? Nic. Nie robię nic z tą sytuacją, bo ja uważam, że prawda się zawsze broni. Nie jestem winna, więc nie będę się broniła. Nie będę się broniła przed kupą idiotów, którzy wyciągają nie wiadomo co. Więc i nie będę nazywać ich nazwiskami, bo to nie ma sensu. I dlatego też nic sobie z tego nie robię. Wiem dokładnie, co zrobiłam, wiem, jak żyję, wiem, jaka jestem, wiem, z kim się zadaję, a z kim nie. I tyle. Nie żałuje pani tego powrotu takiego mocnego do polityki i tego, że opowiada się pani zdecydowanie w tej chwili z jednej strony? Proszę panią, nie powróciłam do żadnej polityki, nie nazywajmy to takim imieniem. Pomagam Platformie, bo uważam, że każdy premier, który jest przez 4 lata, nic nie może zrobić. Premier, który pomaga ludziom takim jak ja, takim, którzy są zainteresowani dziećmi starszymi, taki premier powinien być w podskokach wybrany, dlatego że ja zawsze wierzyłam, że Ameryka jest nietykalna, że tam się nic nie może zdarzyć. Zawsze żyliśmy gdzieś tam do tyłu i myśleliśmy o tym. Dzisiaj się okazało, że kryzys dosięgnął też Ameryki, a my przejrzeliśmy obronną ręką. Ja Donalda Tuska szanuję. Mogłabym powiedzieć nawet, że kocham jak brata. Ja go pamiętam, mimo że on jest ode mnie troszkę młodszy. Ja go pamiętam z 80 roku. 31 lat znam człowieka, z którym obcuję, spotykam się nie na co dzień oczywiście, bo z racji jego funkcji jest to niemożliwe. Ale spotykam się, wymieniamy swoje poglądy, dzwonimy do siebie czasem i kiedy mam problem i szukam jakiejkolwiek pomocy, szukam jej wszędzie.
i wiem, co robi, dlatego też uważam, że jeśli wybraliśmy go 4 lata temu, wtedy, kiedy mieliśmy do niego zaufanie, dzisiaj, wtedy nam obiecywał różne rzeczy. Przez 4 lata nie jest możliwe tego zrobić, żeby dotrzymać wszystkich obietnic. Uważam, że każdy premier, już nie tylko to Donald Tusk, powinien być najmniej 2 kadencje, żeby mógł nam pokazać, co zrobił. Jeśli przyjdzie nowy premier, nie będzie ciągłości tego, co zrobił premier Donald Tusk. Dlatego też my dostaniemy po plecach. A ja nie chcę, żeby moi podopieczni, moje dzieci, moja rodzina i inni ludzie byli w takiej trudnej sytuacji. Wiem, że przyszły rok nie przyniesie nam nic dobrego. Przecież słucham telewizji, oglądam telewizję i widzę, co się dzieje w Grecji. Widzę, gdzie się dzieje coś innego. Nie tak dawno mieliśmy obrazki w Londynie, kiedy pod jakby nazwą strajk ludzie wybijali szyby, kradli i tak dalej. Nie chcę do tego wracać. Chcę, żebyśmy żyli w wolnym, porządnym państwie, gdzie mamy dobrego włodarza i któremu ufamy i wiemy, że on dla naszych bliskich zrobi to, co jest w jego mocy. Ogląda pani na pewno jego wystąpienia i pani widzi, że on jest naturalny, nie kłamie. Ja czasem boję się, że on powie coś, co zaważy na wyborach Platformy, że on, bo on jest naprawdę otwarty do szpiku kości, mówi wszystko, co ma na języku i to, co powinien powiedzieć do ludzi, co jest prawdą. Takim jest osobą, taką jest osobą. W tych wyborach znacznie więcej pań startuje niż do tej pory. Jak pani myśli, czy kobiety mają szansę? Jednak polityka jest twarda, trzeba mieć bardzo grubą skórę, a czasem kobiety bywają za delikatne, albo wręcz przeciwnie, czasem bywają wręcz jazgotliwe. Czy uważa pani, że warto, żeby było ich więcej w polityce? I czy dadzą sobie radę w tej większej grupie? Proszę panią, dotychczas kobiety, które były w parlamencie czy w senacie, świetnie sobie dawały radę. Nie ma z tym problemu. To przecież wszystkie te rzeczy społeczne, które się dzieją, to spadają na kobiety i one świetnie się w tym czują, pomagają, powstają różne ustawy dzięki nim, więc musimy je szanować i wiemy o tym, że kobiety są wykształcone, mądre, że to są osoby, które już rządzą, kiedy nawet nie wchodzą do parlamentu, bo one u siebie w domu muszą wygospodarować wszystko, wydatki i tak dalej, więc szanujmy je i wybierajmy, bo one mogą nam tylko pomóc. Mówi pani o pomaganiu, pani też w specyficzny sposób pomaga, interesuje się bardzo losem dzieci, nie tylko tej swojej 12 i ich potomstwa, ale również tych zupełnie obcych. Wydała pani książkę dla dzieci pod tytułem, który zastanawia, przynajmniej zastanawia, Bieda poradnik dla dzieci. Co tak naprawdę za tym się kryje? Bo tytuł dość wstrząsający. No umówmy się, że nie wydałam tej książki, tylko powstała za pomocą dziewczyn z krytyki politycznej. Zrobiłyśmy to we 3. Ta książka ma pokazać przede wszystkim dzieciom, że wtedy, kiedy jest nam gorzej, że powinniśmy się dzielić. Co to znaczy solidarność międzyludzka? Te dzieci to rozumieją świetnie. Ta książka ma uczyć, a nie popychać do jakichś czynów takich, których nie chcielibyśmy w naszych dzieciach wzbudzać. Chcemy pokazać dzieciom, co to znaczy, jeśli koleżanka nie ma czegoś w szkole, to co my możemy zrobić? Pomóc. W ten sposób uczymy nasze dzieci od zarania, że trzeba pomagać, dzielić się. Myśli pani, że tego brakuje? Że jest jednak nawet między dziećmi taki wyścig, kto jest lepszy, kto ma ładniejsze ubrania, kto ma się lepiej, że ta bieda postrzegana jest jako takie napiętnowanie już na bardzo długi czas i że można coś z tym zrobić. Ja pamiętam swoje dzieciństwo, pamiętam wtedy, kiedy ja pochodziłam z rodziny patologicznej, wtedy, kiedy bez przerwy czegoś brakowało, pamiętam wtedy, kiedy inne koleżanki, a ja nie miałam, a one miały, wtedy, kiedy szłam do nich do domu i widziałam, że u nich jest inaczej niż u mnie. Takie dzieci cierpią, więc z drugiej strony miałam koleżanki, z którymi się do dzisiaj spotykam, które potrafiły mnie zrozumieć, które wesprzeć. Czasem szłam do koleżanki, a ona mówiła, wiesz co, ja mam bluzkę, chcesz ją? Nie chcę. Ale weź ją. I dostawałam bluzkę, bo ona mi dawała ją z całym sercem, wiedząc o tym, że ja nie mam, ale nie podając mi, masz, bo nie masz, tylko mówiła, weź, wiesz, ja mam 2 takie.
To jest bardzo ważne. Ja to zapamiętałam do końca życia. Dzisiaj się spotykamy, mimo że mamy po 57 lat. Spotykamy się razem, jesteśmy ze sobą. Nie wiem, czy pani uwierzy, ale my się spotykamy bardzo często. Czasem co dwa, co trzy miesiące, co cztery. Siadamy, pijemy kawę, wspominamy i wtedy czujemy się dziećmi. Więc to naprawdę ożywia nas i pokazuje, aha, ja miałam wtedy tak, dzisiaj może chociaż trochę zelżę tym dzieciom, które mają tak, jak ja miałam kiedyś. To jest ważne dla mnie. Pani Henryko, jest Pani teraz bardzo zajętą osobą, jest Pani rozchwytywana, mnóstwo spotkań, mnóstwo ludzi. Ma Pani czas jeszcze, żeby usiąść, odpocząć, a jeśli, to co wtedy Pani robi? Jakiś taki moment wyciszenia? To nie jest tak. Ja nie jestem rozświetlowana, ja sama chcę, to jadę i pomagam. Widzę, że kobiety startują w wyborach, że jest ciężko, że nadal mężczyźni mają większe szanse. I powiedziałam, że bardzo ufam premierowi, ale też Platformie. Inaczej nie jeździłabym, nie pomagała dziewczynom z Platformy, tak? Ja to robię. I nie tylko dziewczynom. No ale jest Pani strasznie zaganiana. To znajduje Pani czas na ten oddech? Oczywiście znajduję oddech też dla swojej rodziny. Nie jestem tam cały czas, ale mój mąż jest na tyle dobrym człowiekiem, że wie, o co chodzi. Nie krzyczy, że oboje. Nie ma Pani w domu? Nie, bo on chce tego samego, co i ja, więc rozumiemy się i nie ma o czym mówić. Ja uważam, że te wszystkie sprawy są ważne. To, co ja robię, jest ważne i jeśli zaniecham tego, a wygra ktoś inny i zacznie z powrotem zmieniać ustawy i robić różne rzeczy, to wtedy dostanę ja po plecach, moja rodzina i dzieci, którym pomagam, czy starsi. Więc tego nie chcę, dlatego jeszcze pomagam. Robię to sama. Sama wybieram, do kogo jadę, do kogo nie jadę, kogo chcę poprzeć, a kogo nie. I jadę tylko do osób, które znam, nie jadę do osób, których nie znam, tak? Znam z tego, że widzę, co ona w Sejmie robi, albo jadę do niego, bo widzę, że robi, jest dobrym człowiekiem. I jeśli kogoś nie znam, albo znam go tylko z telewizora, to po prostu odmawiam. I tyle. A widzę, że jest Pani w ogromnym rozpędzie, cały czas w ruchu i w biegu, a ja jednak chciałabym się uprzeć przy tym pytaniu o ten odpoczynek. Czy to jest, nie wiem, dobry serial, czy to jest rozmowa z bliskimi, czy to jest jeszcze jakaś inna forma relaksu? Proszę Panią, ja od kilku lat bardzo mało, a nawet powiedziałam wiórczo, oglądam telewizję. Wszystkie seriale, które są, ja się przyznam do serialu, który oglądam takie dwa, jeśli mam czas oczywiście, na tym jest to Jak Miłość i Na Wspólnej, dlatego że to są tematy bardzo nam bliskie, gdzie żyjemy, gdzie oglądamy. Innych nie oglądam, bo wtedy, kiedy ja nie mam czasu, one powstawały, jak się nie ogląda początku, to nie ma sensu w to wchodzić. Nie wchodzę w to. Ale jest jedna rzecz, którą bardzo lubię, a nawet bym powiedziała kochać. Kocham czytać. I wtedy, kiedy jestem w pociągu, czytam, kiedy siedzę gdzieś, mam trochę czasu, czytam, nadganiam to, co mogłabym robić. Lubię też krzyżówki, więc mam dla siebie czas. No, natomiast moje dzieci wiedzą, są przygotowane na to, też tęsknią za mną, ja za nimi, ale wiedzą o tym, że trzeba pomagać, a ta rzecz, którą ja robię, kiedy jestem do tego 9, będę poza domem, to one wiedzą, że to, co robię, to jest dla nas, bo to jest nasza przyszłość. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.